lights this place up as the Americans say for a very long time. Tim, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Dekajsa. Zajmiemy się ponownie w Far Cry'u, tak. To było odrobne przypomnienie tego, co się stało ostatnio. W tym momencie mamy zniszczyć tam trzy bodajże punkty odpowiednie, takie, w których, takie najważniejsze w tym tutaj ich obozie. Czemu na kole, troszkę dostałem już, widzę, że to jest pleców. Jak się tutaj dostać? Tędy chyba. Sam walczam do nich. Łaski. A nie, to nie jest tutaj, cholera. Pomyliło mi się. Znaczy nie, dobra, jest tutaj, ale dopiero... Tak, ja bym tam jakieś... Tak, mamy to w ten sposób wysadzić. Okej. Okay. Wbijamy. Sam, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się sam. Musimy stąd spieprzać. Delikatnie mówiąc. Mam nadzieję, że sam przeżyje, nie? Dobra, widzicie, HP zregenerowało się. O jasna cholera, ej, co stało się? Ej, co stało się? Ja się serio pytam teraz, tak? What the fuck? Nie mam pojęcia, wybaczcie. Cholera, co się mogło stać? Nie, zobaczymy dosłownie chwilę. Okej, okay, chyba mi zaliczyło to jako zniszczone. Po prostu jako punkt kontrolny. Ale jeszcze jeden. Spokojnie sam, mamy jeszcze kilku ludzi do zabicia, no pięknie. Czekaj, szybki reload, oczywiście, tak. Z 320 naboi, przepraszam, ze... Nie mam, 180 naboi chyba w tym. Na pewno aż to będzie mi potrzebne, nie? Okej, okay, jeszcze mamy 3 punkty, widzę, coś mi się popieprzyło chyba jednak. Sam pomożesz mi, czy coś? Tak, super. Będzie mi mega miło. Okej, teraz jeszcze tylko do środka się dostać. To jest ta strefa, do której nie mogliśmy się ostatnim razem doczołgać niestety. Okej. To jest ten gruby. Jest ciężki, przepraszam. Nie gruby. O, a tutaj mam ziółkę zielone właśnie. Miałem po nim się skoczyć przy okazji. To mi się przypomniało. Okej, żebyście nie oglądali kubka ze slajdów, mam nadzieję, bo widzę, że coś mi już tutaj zaczyna płakać. Niestety. OBS, ale chyba będzie ok. Mam nadzieję przynajmniej, tak. Tak mówię, troszkę procesor nie wyrabia po prostu. Jest chyba w porządku. Ok, dwójeczka. Zaraz, wiem. Trafione. Trafione. Potrafione. O, jasny gind. Jeszcze trochę. No nieźle, jest 56 klatek w razie czego, tak więc nie jest najgorzej, powiem jeszcze, jeśli chodzi o oglądanie. Okej, okay, czekajcie, szybki reload. Okej, okay, pięknie. Ale nie udało mi się niestety tutaj walnąć z noża go. Właśnie, o cholera, szybkie ku. Żeby nie paść, uff, dobra, ledwo się udało, powiem szczerze. Tym razem, wyjątkowo. Okej, okay, jeszcze jeden ten tutaj. No to nie wiem za bardzo jak wjechać, więc wiecie, troszkę trzeba było pokombinować. Tutaj na dół muszę zejść, jak się tam schodzi, tędy, aha. Czyli tak trzeba iść przez górę, spoko. Oczywiście skrzynkę tutaj zbiorę, amunicję chętnie. Zawsze jakiej maści broni. Okej, okay, mam 20 sekund znowu, dobra, to uciekamy w takim razie, szybko. Szybciutko, szybciutko do sama. A jasne, windy się tutaj na mnie rzuca miliard osób po prostu innych. Dobra, szybko przekręcamy. Dojdzie na mnie kolejne auto. Sam tam się zajmę, tam się sam. Będzie mi bardzo miło. Okej, okay, pierwszy załatwiony.
Jedziemy tutaj, teraz drugi jest, jakiś w miarę blisko. No cholera, ten airbag w ogóle był. A to chyba z tego dostałem po prostu wtedy. To możliwe dosyć. Tak patrząc teraz po analizie, analizując po prostu co się stało, mówię, że po prostu dostałem wtedy z airbaga, nie? Tam jest trzeci jeszcze, no, dawaj gościa. Kurczę, Jason. Please. Dziękuję. Okej, tutaj mamy kolejny punkcik, który trzeba wysadzić. Konkretnie jest on tutaj. O cholera jasna, to jest ten z flamethrowerem jeszcze na dotek. Trzonku. Okej, a może mi wstyl ognia trwałości bym sobie wypił, co? Znaczy, wykorzystał powiedzmy. Walka. Ognia trwałość użyj. Byłby naprawdę spoko, bo tak troszkę zapomniałem o tym stanie, nie? Okej, jeszcze 3 razy. Okej, padł? Chyba tak. Okej, w takim razie eliminacja. Pięknie. Dobra. Mam jeszcze 3 sekundy niestety tylko. Tego dobra. To trzeba lecieć na... A nie, okej, nie trzeba lecieć na parcie. Ale... Halo, Jason, proszę cię. Dziękuję. 10 sekund. Szybko, szybko, siadaj, 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 siadaj. Dobra, udało się. Dobra, już w ogóle świta tutaj, nie? Cały dzień żeśmy tutaj praktycznie przysiedzieli. Okej, tędy teraz trzeba. Trzeba się tutaj zatrzymać. O, i to jest ostatni ten punkt, który kojarzę też. Już w nim też próbowaliśmy wchodzić. Tam jest po prostu kilka osób. O, właśnie, między innymi ci, których już widzę. A, przez to się nie dam radę przestrzelić. Okej, spoko. Dobra, ja się dostałem ładnie. Szybkie kół. Pierwszą stąd. Nie ma szans, żebym się im dał tak łatwo. Cholera, nawet ja chyba tutaj tracę klatki, nie tylko wy. Więc spokojnie, nie martwcie się. Czyli to nie tylko u was jest tak źle. Pieszka. Cholera, sam tutaj ładnie dostał. Nie można pozwolić mu zginąć, nie będzie problem tutaj. Dosyć spory pewnie. O właśnie, samo mi się już zregenerowało HP prawie, więc super. Fu. Dwójka. Fu, jeszcze raz. Okej, udało się. Powiem, że to jest jedna z cięższych walk, która mi się zdarzyła. Niestety. Przede wszystkim przez tych ciężkich przeciwników, którzy nam tutaj niesamowicie po prostu na przeszkadzali. Uff. Ja sam już ma full HP. Właśnie kamizelkę mogłem sobie gdzieś tam dokupić sobie, a nie dopiero teraz ją zbierać. Okej, bierzemy bombę. Ustawiamy. Teraz uciekamy już. W sumie wracamy już do domu, jakkolwiek by tego nie nazwać. Zależy tutaj, że zbierzemy do domu, prawda? Czy rzeczywiście rzeczywiste miejsce, w którym żył Jason, czy też tą wyspę po prostu i tą po prostu, jakiego ona się nazywa, nie Cersei, bo to jest z gry o tron. Tak, znowu gra o tron, nie? Co ja sobie tutaj wezmę, tylko wysiądę na sekundkę. Po to. Zielone liście mi są tak cholernie teraz potrzebne na to HP przede wszystkim. Nie, 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 spokojnie. Zaraz wrócę. Spokojnie, już wracam, 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 wracam. Okej, okay, super. W razie wbijamy. Mam nadzieję, że za muzykę nie dostanę jakichś mega, mega dużych praw autorskich. Dobra, jeszcze raz. Pięknie, porobione. Nie strasznie, tylko jak ona miała? No co cały czas mi się wydaje, że miała na imię, ale nie mogę sobie przypomnieć jak. Daniel w ogóle tutaj wali z pół kilometra po prostu tych wszystkich ludzi, którzy tutaj siedzą jeszcze i się męczą. Lubią bronić tego punktu. Przecież szans na to już nie mają. Ponieważ wysadziliśmy wszystkie najważniejsze zbiorniki paliwa, bo przecież jakkolwiek tego nie nazwać. Okej, super. Fajnie, żeby wskaźnik, jak to auto ustawić, żeby zaakceptowało. Żeby zaakceptowało tej grę. Czekajcie, gdzie tą wieżyczkę? Mam przyjąć tam, rozumiem, na górze, czy jak? Chyba tak. Czekajcie, chyba, że w aucie wieżyczkę. Chyba w aucie, nie? Co? Nie? Chwila. Halo, gdzie jest ta wieżyczka?
Nie mam pojęcia. Chyba chodziło o tą wałcie, wiecie? Tak szczerze. To mi się wydaje, nie mogę do niej teraz skoczyć, bo ja się tak troszkę ulupiłem. Sam z siebie. Jeden zabity. Jeszcze jeden. Mapkę. Nie, jeszcze nie ma mapkę, cholera. Jeszcze raz to samo. Myślę, że pójść do wieżyczki było jeszcze głupszym pomysłem. Wolę się bronić za tym autem. To jest dla mnie wygodniejsze w każdym razie. Okej. Okay. Jeszcze tak, w ten sposób. O cholera, ku. Okej. Okay. Cały czas mam do przejęcia tą wieżyczkę, a gdzie ona jest? Dobra, pół jeszcze raz, dobra. Chwila, muszę ogarnąć, przepraszam, ale tak troszeczkę, wiecie, nie ogarnę totalnie. No nie mogę wejść do tego auta, okej, czyli to nie o to chodzi. Najwyraźniej. Jeszcze raz to samo. Chyba, że chodzi o tą wieżyczkę, nawet, czy tego, to by nazwali wieżyczką, nie sądzę. Cholera. Jasne, cholera. Strzelanie na ślepo. Miała zabawa. Dobra, no przestrzeg go, kurde, w końcu. No nie, jeszcze pięknie, jeszcze lider. Okej, załatwiony w końcu. O którą wieżyczkę chodzi tutaj? Do jasnej cholery. A zakładam, że o wieży ciśni. Nie, no nie, to nie wieży ciśni chodzi, bo nie ma tej kur... Gdzie jest wieżyczka? O którą wieżyczkę chodzi? Jeśli o tą, to w dupy, bo nie mogę do niej wejść. Nie, przepraszam, ja jeszcze raz muszę zrobić tą misję, bo nie mam pojęcia, gdzieś... Nie wiem, o którą wieżyczkę mu chodzi totalnie. W sensie, nie skupiłem się na tym i zacząłem latać znowu jak debil. Po prostu po całej mapie. A nie wiem, za dużo po prostu rzeczy naraz się nałożyło na siebie. Dawaj, dawaj, dawaj. Zakładam, że nie powinienem po prostu wyjść z tego auta. Mi się wydaje, wychodzi w sensie. Wyjść, przepraszam. Za słowo. Dawaj. No, muszę wyjść. O, i teraz mogę, zobaczcie. Jasny gwint, wcześniej nie mogłem tego zrobić. Ale on ładnie pięknie strzela w tym, nie? Piękna. Jak zawsze spierdzia, absolutnie. To jest świetne. Znaczy, lubię w tej grze to, że właśnie jest nastawione takie strzelanie byle gdzie, nie? I wiecie, możemy mieć to w balony po prostu. Okej, zapomniałem o tym, że to się przygrzewa karabin, tak? Nie wiem, chyba gra. Tutaj mogę sobie strzelać do woli. Chcę. Ale spokojnie. Jedną ręką, kurczę, gram i nie ma problemu tutaj żadnych. Okej, myk. Ja oczywiście jeden skoczył na wieżyczkę, bo nie rozwaliłem auta. Tam jeszcze dwóch. Jeszcze widzę jednego tam z lewej, ale na razie się muszę tym zająć, żeby właśnie nie wskoczyć na wieżyczkę. Okej, okay, też jeden tu wchodzi. Ku. Tak, nie wiem dlaczego do końca tam wtedy nie mogłem przyjąć tej wieżyczki. A, okej, okay, bo ja tam przed siebie patrzę teraz. Właśnie, się skupiłem tam na tych tyłach, nie, żeby nie odwalili z tyłu. Ale sam się troszeczkę zablokował, widzę. Jestem gminie, nic nie wiem, co się dzieje, nie? Właśnie, tam jest absolutne szaleństwo, co się tutaj odwala. Wow. Ej, fajna misja. Podobała mi się znacznie. Ale tylko, że nie było jakichś specjalnych spadków klatek, było owszem, to się... Ten kałasz, który tam gdzieś latał, widzieliście pewnie w tle. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to, że fajna misja, bardzo taka typowa dla Far Cry'a rzeczywiście. Ja tam mam 1600 metrów, to... Aha, no, to auto się nie nadaje do jazdy niestety. Ale naprawdę fajnie mi się w tej grze strzela z tej broni, w sensie no jest to typowo tak nastawione na akcję, nie? Ale no, zarazem była to jedna z cięższych misji jak dla mnie, przynajmniej na do tej pory, z których z
ze wszystkich misji, które grałem, to ta była jedną z najcięższych, bądź też najcięższą, nawet bym powiedział. Okej, okay, punkty. O, jeszcze 4 punkty, spoko. To nie. Nie, eliminacji tak nie robię. Dobra, to może sobie wezmę. Nie, tego nie chcę. Bez sensu dla mnie to jest strata tego. Okej, okay, śmieć z tego. Śmieć przez tworzy, może jeszcze. No niech będzie doping. Może się kiedyś tam przydać, nie? Dobra. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jeszcze miałem sobie zrobić przedmioty. W sensie leczonko tutaj troszkę, bo mam mało tych mikstur. Myślę, że możemy lecieć powoli do przodu. Okej, okay, pozabijani. Pięknie. Wchodzimy i jedziemy. No i tak, gdzie to jest? Tak, jeśli łaska jeszcze. Muszę to ogarnąć troszeczkę. Gdzie jest? A, tutaj jest Hojta. Ja tu w sumie nawet nie potrzebnie ich zabijałem. Mogłem sobie od razu szybką podróż walnąć. No bo jak już mamy wszystkie punkty, to wiecie, tam szybka podróż, myk, myk i po wszystkim. Właśnie po to czasem robiłem te odcinki, czy też grałem sobie po prostu poza wami, żeby te szybciej po prostu minęło, nie? Okej, okay, amunicja, uzupełnić zapasy. Kurde, strasznie dużo wydaję na tą amunicję teraz. Sprzedaj, szybko sprzedaj oczywiście wszystkiego. Zacznijmy od tych przedmiotów, muszę więcej przedmiotów zbierać. Znaczy zacząć przynajmniej więcej przedmiotów zbierać. Specjalne towary konsumpcyjne. Lekarstwa nie chcę, kamizelka oczywiście. Tylko chęcią. Wróć, tutaj jest, okej. Okay. Specjalny, to jest, aha, to jest ten właśnie. Dodaj ognia, łuk. Fajny łuk, tylko że, o, może mi nawet dodatkowy osprzęt, spoko. Rakietnica, nie. Narzędzie, nie wiem po co mi jest to narzędzie. Aha, naprawić każdy pojazd, okej. Okay. Ale to w sumie takie mech. Ja chcę. Broń modyfikowała. No, właśnie, Rushman. Nie, Bushman, przepraszam, Brushman. Co ja? Za dużo CS ewidentnie. Okej, okay. To idziemy powoli. Są to jakieś znajdźki, widzę. Ja chętnie bym sobie je pozbierał. To jest pierwszy z nich. Przepraszam, że tak troszkę może głupio robię, bo. Chodzę, oj, widzę, że macie jednak spadki drobne, no cóż. O właśnie, teraz na przykład był duży skok. Dobrze, zdarzy ci to będzie, no cóż, tak jak powiedziałem, mój procesor niestety nie wyrabia przy tym wszystkim. No i nie wiem, co mam z tym za bardzo zrobić w tym momencie. Natomiast jeżeli mi się uda w końcu dorwać lepszy, to będzie naprawdę, naprawdę spoko. Bo chcę to dla was nagrać w jak najlepszej jakości, tak jak mówiłem. Ciekawe. Fuck off. The tour's over, rookie. No admittance. The pirates lost their psychotic leader. They'll be even more unpredictable now. Hoyt doesn't want to be disturbed. Come back later. Okej, dobra. To potem w takim razie. Ja w ogóle tutaj wszedłem, a powinien był się stawić przed tym. Żeby z nim pogadać. Z samym. Tak, a wracając do tego, co mówiłem. O, fajnie, musi but zapadły. Chcę po prostu sobie jak najlepszej jakości nagrywać, a tak jak mówię, no nie już się po prostu da. Nie, to jest zadanie tak, okej, czyli to jest prawdopodobnie ostatnia misja. A przynajmniej tak mi się wydaje. Bo... prawie. Jeszcze ochroniarza oczywiście, nie, dwóch ochroniarzy nawet. Ciekawie. Hold them all right with you? Yeah. Can I offer you anything? Would you like some food? A nut perhaps? No. What a job. Poker. Ask anyone on the street and they'll call it a game of chance. Or talk to Sam here and he'll say it's about bluffing. Weren't you, Sam? Yeah. Yeah. But it's not. Is it? Jest to prawda. Keeping you playing until the house collects. I'm gonna. I can do this all day long. Jeszcze. Wezmę w sumie, sprawdzę. I'm gonna call. Okay. Dziesiątka. Mogę też sprawdzić chętnie. I'll call. Ja
Jest tam jakieś 10 albo coś? Jeszcze 7 niestety tylko. Check. 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 Pięknie, gramy. To jest fajne z tym żetonem. Mega mi się to podobało, co sam zrobił. My podbijamy oczywiście, tak? Czekajcie, a gdzie mogę? A po 2 chyba mam. Widzicie, tak dokładnie. 50 dolców powiedzmy podbijemy. I'll raise. I'm calling. I'm gonna call. Okej, ciekawie. 2 króli ma. Sorry. House rules. Look at that. We have the same cards. Sam przegrał, więc gramy jeszcze raz. Oho, ciekawie. Ej, to był dość ciekawy z redakcji, nie spodziewałem się go. Whatever your name is, slipped my mind. How stupid do you think I am? We should keep playing. Dealers on the left, right? Guess he's sitting this one out. So, got your little reunion with Riley. Dear to my eye. I'm rarely moved. I'll admit, I underestimated you. Torturing your own brother. Destroying half my organization. Będzie 8 do dupy, mamy to. Nie mogę spasować zresztą. Najgorsze. To jest chyba oskryptowane celowo, nie? Będzie 8. Ma 6 i damę. Do dupy. Przegrałem. But let the chips fall where they may, right? I forgive you. Czemu? Sir, name your price. Everybody has one. You're our puppets, and we pull the strings. The system was designed to work that way. Kurde, i naprawdę zajebiste. Te 4. Dupy. Ustaw życie, no tak, spróbujmy. Nie będę nam oznaczeń, gdzie był pas, ale chyba się nie da po prostu tutaj spasować, nie? Dupy, przegrałem to. Znowu. You know what, Jason? I'm going to go easy on you, since you're a family man. One finger every time you lose. Mamy to jakoś skontrować czy coś? Damy radę? I think I'll start with the ring finger. Odciął go jednak. Cholera jasna. Jason, now we'll never be married. You know, you could have joined me. Every kill would have been rewarded with money. Fuck you. I take no pleasure in this. Really, I don't. I don't need 10 fingers to use a knife. I've been doing this long before you were born, kid. Bring it on, man. Jakimś sobie mi się udało. Pewnie już Riley nie żyje. You haven't checked up on your little brother, Riley. Where is he? Don't worry. I sold him to someone very special in Yemen. He likes them young. I'm gonna kill you. I have very powerful friends who will hunt you down. They won't find anything. Pewnie, że na tyle zajebista jest historia. You can't win. I hold all the cards! Then why are you afraid? Your brother's at the airstrip. You don't want to miss that plane. I'll delay the flight. I wbij mu ten nóż, kurde, właśnie. A, ładnie.
naprawdę fajna walka. W sensie patrząc z pierwszej osoby, nie? Piękna. Ta gra jest piękna. Przecież to jest absolutny geniusz. Jeszcze mówiąc, ta walka jest jedną z lepiej zrobionych walk, które widziałem z pierwszej osoby, tak? Niesamowite. Wow, absolutny wow. A w drugiej ręce ma rzeczywiście 9 palców, tak. Jak widzę, ma bandażowany ten palec. On zabił tych wszystkich. Ten gościu i ta moc tych tatuaży, wow. To jest Jason i... Nie no, ja powiem szczerze, że... Zobaczcie, co to jest. Nie no, absolutnie wow. Coś się pali, tylko nie wiem gdzie jeszcze. A dwa nowe punkty umiejętności, spoko. Może wezmę ten mega doping i tutaj jeszcze rewolwerowiec. A szkoda, że tych tatuaży nie widać. Spróbuję się dostać oczywiście na lądowisko, nie? Ale patrzcie, został nawet taki szczegół zostawiony jak właśnie ten palec Jasona teraz. W sensie po tym jak został ucięty, nie? To wiecie, że rzeczywiście jest ucięty, a nie tak tylko wiecie, że odpis o, że mu ucięli. Model został taki sam, nie? To model został zmieniony. Fajna rzecz, bo na to się nie zwraca uwagi, tak? A ja akurat czasem tak mam, że wiecie, że spojrzyj, o kurczę, jak fajnie. Ja o tym już mówiłem, że czasem po prostu takie rzeczy się zdarzają, że nawet o tym nie myślimy, a jednak to jest naprawdę coś fajnego. Okej, a ja bym zmienił na Nade'a. Okej. Nade'in poszedł. Okej, ten gościu żyje, nie. Padł. Tam ciało, chociaż nic mi to nie da, nie? Okej, zabity. Kolejny załatwiony. To lecimy. Auto już widzę, nasze, następne, nowe, znaczy. Nasz nowy pojazd, środek transportu, czy jakkolwiek to nazwać. Ale wszyscy przybiją oponem, to pięknie, dobra, trudno. Tym też dojedziemy, nie? Wiecie, czasem trzeba. Wykonywanie przedmiotów, czy ja mam jakieś... Nie mam lekarstw, dobra, trudno, będziemy musieli przyjść z tymi lekarstwami, ile mamy. Gdzie to jest? Co łaska, jakaś trasa. Prosto, w prawo przez most, potem w lewo i w lewo na lądowisko. Z tym jednym flakiem musimy jechać, no ale cóż, będziemy troszkę wolniejsi, tyle. Jasne. Gościa muszę ciężkie ono, jak mi powalić. No niestety, zobaczcie jak nam powoli to idzie, nie? Jeden kupi flak, tylko jeden. Staram się manewrować, nie? Żeby nie dostawać tak, nie dostawać tak ostro. Widzę, że mi trochę nie idzie, szczerze. No nie wiem czy mi się to uda, szczerze, jest to dosyć ciężkie. Muszę przyznać. Dziwię się, że w ogóle aż tak szybko tutaj rozstawili wszystkie te barykady i w ogóle, nie? Wcześniej tego aż w takiej ilości. Czy to jest most zwodzony? Tak. Okej, w ten sposób lepiej. Bo inaczej bym prawdopodobnie się rozwalił, gdybym nie przeskoczył. W sensie, pewnie by mi auto po prostu padło tam na dół, nie? Do wody. A w ten sposób przynajmniej przeskoczyłem i będę jeszcze w miarę szybko u Rayleigh'ego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, ale tak jak powiedziałem, no po Far Cry'u wejdzie sobie portal. Okej, okay. Od Lizzy dostałem telefon. Czyli na to jeszcze nie będzie koniec. Bo ja muszę teraz nagrać dwa odcinki z Farpe i dwa z syna, tak więc będzie ciekawie. Widzę, że jednak będzie jeszcze jeden odcinek prawdopodobnie, ponieważ nam została minuta. Jeszcze helikopter nazwać. Ale nie no, no powiedzcie mi, że ta gra nie jest fajna. No. Znaczy rozumiem, że są ludzie, którzy na przykład akcji nie lubią, nie? I w ogóle. Ale naprawdę, to jest jedna z lepszych gier, które do tej pory grałem, jeśli chodzi o taką swoją akcję, nie? Bardzo niego tam cholera. Reload? Czy reload, przepraszam. Chciałem wyjść krzyżek w pół, zaleczenie. Co nam mogę zrobić z tym helikopterem, żeby go zniszczyć? Nie bardzo mogę. Nie mam zobaczyć skąd.
O nie, dobra, zniszczyłem sobie pilota. Rusik. Teraz spadamy. Będzie to ciężkie, naprawdę. Drugiego gościa mamy tutaj, zaraz, obok. Właśnie tutaj. Okej, kolejny martwy. Okej. Czekajcie, leczenie w ten sposób. Tutaj mamy jeszcze apteczkę, super. Pięknie, mamy to. Dobra, jasno, przeładowanie. Jeszcze raz znowu to samo. Pięknie, mamy to. Dobra, moi drodzy, ale powiem wam, że wyjątkowo zrobię coś mega chamskiego i powiem wam, że mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie moje kolejne odcinki z Far Cry'a. Będzie też kolejny, gdyż wydaje mi się, że następny będzie już ostatnim. W takim momencie kończę naprawdę chamstwo, no ale cóż, nie będę przyciągał też, bo muszę naprawdę się troszkę pospieszyć z tymi odcinkami, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku i na razie.